Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Moi drodzy, kochani, witam was na sobotnim nabożeństwie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. W szczególny sposób witam się Karolinę, jej rodzinę, jej przyjaciół. Karolina dzisiaj zawrze przymierze z Panem. Wszyscy się bardzo z tego powodu cieszymy. Moi drodzy, ku chwale Pana śpiewajmy pieśń numer 84. Będę czytał z Ewangelii Jana, 3 rozdziału, 4 i 5 werset. Rzekł mu Nikodem: jakże może się człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I drugi tekst z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział i werset 3. I
I rzekł Jezus: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Amen. Będziemy modlić się na stojąco z siostrą Haliną. Drogi nasz Boże, drogi nasz Ojcze, drogi nasz Zbawicielu, moje słowa nie są wystarczające, ale Twoje słowa, Twoja miłość jest wieczna. Dziękujemy Ci, Ojcze i Boże, że to dzięki Tobie przeżyliśmy cały ten tydzień i możemy teraz, Panie, być na tym miejscu, gdzie jesteśmy. Ale daj, Panie Boże, abyśmy nie byli tylko dlatego, że mamy dzisiaj święty dzień sobotni, ale, Panie, dlatego, abyśmy mogli być tą światłością dla świata. Aby nasze serca były poruszone do głębi. Aby Duch Święty zajął te puste miejsce, które, Panie Boże, wiele w życiu nam robi złego. Bo wiemy, że jeżeli Duch zamieszka, to nasze życie będzie inne. Będziemy mogli cieszyć się już niedługo, żyjąc z Tobą w Królestwie, na które przecież tak z utęsknieniem czekamy. Panie Boże, dziękujemy Ci za 500-lecie reformacji. Panie Boże, gdyby nie to, gdzie byłoby nasze miejsce? Gdzie byśmy byli teraz? A Ty dałeś nam te słowo, Twoje święte, Biblię, która została przetłumaczona na tyle języków. Boże, to jest książka niezniszczalna, która, Boże, daje drogę do Ciebie, drogę do Królestwa. Boże, Twoja moc, Twoja siła niech będzie na zawsze z nami. A teraz, Ojcze i Boże, zapraszamy Cię na drugą część nabożeństwa. Dziękujemy Ci za mówcę, którego wybrałeś, aby dzisiaj Boże uczestniczył i miał udział w tym nabożeństwie i w tej uroczystości, która nas czeka, a szczególnie te osoby, które mają, Panie Boże, zawrzeć z Tobą układ. Układ, który jest wiecznym układem. Daj, aby życie ich, jak i nasze, Panie Boże, nie odbiegało naprawdę daleko od tej drogi, jaką poznaliśmy dawno temu. Chwała Tobie niech będzie. Cześć i uwielbienie po wszystkie czasy. W drogim imieniu Jezu. Amen. Moi drodzy, zbierzemy teraz dary i po raz pierwszy chyba w historii naszego zboru dary zbiorą dzieci. Zapraszam Was. Pozwólcie, że się jeszcze pomodlę.
drogi nasz Ojcze, dziękujemy Ci za te dzieci, które te dary zbierają i za te dary. I za to, Panie, że nam wszystko dajesz wedle naszych potrzeb. Panie, pobłogosław te środki, spraw, aby Twój Kościół w Warszawie wzrastał, aby pędził on w tym kierunku, który, Boże, przeznaczyłeś, abyśmy wkrótce wszyscy spotkali się razem z Tobą twarzą w twarz. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy. Teraz do kazania Słowa Bożego zapraszam pastora Andrzeja Sicińskiego, a tematem kazania będzie być dzieckiem Bożym. Witam serdecznie raz jeszcze cały zbór. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi, kiedy będziemy słuchać w tej chwili Jego słowa. Przed nami tak naprawdę dwie uroczystości w czasie jednego nabożeństwa. Przed nami chrzest, ale również błogosławienie dzieci. Właściwie dziecka, ale kto wie, może będą jeszcze dzieci. To się jeszcze okaże. Lubię takie momenty w nabożeństwie, kiedy z góry nie wiadomo, jak to się jeszcze potoczy. Zawsze, kiedy ma miejsce chrzest, oczywiście często padają te same teksty, te same myśli, które wielokrotnie przy każdym chrzcie słyszeliśmy, ale nie wiem jak wam, ale mnie się one nigdy nie nudzą. Bo z chrztem, które Pismo Święte porównuje do narodzenia dziecka, nazywa je nowonarodzeniem, to tak nie bez kozery porównuje właśnie do tego cudownego aktu. Ponieważ każde narodzenie dziecka, nawet to fizyczne, jest po prostu cudem, za które należy być Bogu wdzięcznym. I nie mniejszym cudem jest, gdy dojrzały człowiek decyduje się w tym życiu poświęcić je Bogu, pójść wbrew modle tego świata, wbrew trendom, pójść za Bogiem i nie wstydzi się o tym publicznie powiedzieć. Chrzest jest takim właśnie momentem i to w ogóle często powoduje, że ludzie dziwią się pewnym wyborom. Wtedy, kiedy należy korzystać z życia pod hasłem raz się żyje. Żeby tak się ograniczać, mówią. Przyjmować jakieś zasady, których się teraz ktoś będzie sztywno trzymał. To jest jakieś nieżyciowe, mówią. I dziwią się. Troszkę podziwiają. To zależy jeszcze, co przeżyli. Ci, co już coś przeżyli, ci, których już życie nie pogłaskało, nawet podziwiają pewną konsekwencję, pewne wybory, przy których ktoś chce trwać. Ci, którzy jeszcze nie przeżyli i myślą, że życie to tylko przyjemności, patrzą na tego typu decyzje jak na decyzje, nie wiem, jakby wstąpienia do zakonu, zamknięcie się w klasztorze. Nie wiem, czy podobnie odczuwacie te rzeczy, czy mieliście podobne myśli. Ja w każdym bądź razie ciągle jestem pod wrażeniem każdego chrztu, każdej takiej decyzji, bo to jest zawsze nieodmiennie obcowanie z cudem. Z cudem. Karolino, jesteś dla nas dzisiaj dowodem na Boży cud w Twoim życiu. I chcemy za to Bogu dzisiaj wyrażać wdzięczność, ale też chcę, żebyście i wy tu zgromadzeni, w większej mierze rozumiejący już te rzeczy,
ale może nawet ci, co jeszcze tych decyzji nie podjęli. Ci, co słuchają nas teraz jako internauci, czy będą słuchać w przyszłości. A dla których chrzest osoby dojrzałej też nie jest rzeczą zwyczajną, żebyśmy wszyscy zrozumieli wagę tej decyzji, znaczenie tej decyzji. Chcemy sobie opowiedzieć więcej o biblijnym chrzcie. Przede wszystkim powiedzmy, że idea chrztu, chociaż w większości ludzi kojarzy się dopiero z Nowym Testamentem, z Janem Chrzcicielem, z Panem Jezusem, z różnymi chrztami opisanymi w Nowym Testamencie, wcale nie jest nowa. Ona występuje już w pewnym zarysie, nawet symbolu w Starym Testamencie. Już potop i arka Noego, w której ocalało, jak mówi pierwszy list Piotra, przez wodę 8 dusz, jest takim symbolem chrztu, symbolem zanurzenia w wodzie, pochłonięcia w wodzie starego życia, śmierci dla grzechu, a może nawet z powodu grzechu i nowego porządku, nowego życia. Dalej, a przejście Izraela, gdy opuszczał Egipt i wędrował do ziemi obiecanej, przejście przez Morze Czerwone też było symbolem chrztu. Z wody i z ducha. Czytamy choćby w Księdze Wyjścia 13:21, że Pan wszedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by prowadzić ich w drodze. A w 14 rozdziale 22 wersecie, że synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie, wody zaś były im jakby murem po ich lewej i po prawej stronie. Za Bogiem do wód Morza Czerwonego, które się przed nimi rozstąpiły. Gdy do tego potem wydarzenia nawiązuje apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10, otwórzcie ze mną, to co czytamy? W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10 i tam pierwsze 4 wersety. A chcę, bracia, pisze Paweł, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A tą skałą był Chrystus. Nieco wcześniej czytaliśmy z Księgi Wyjścia, że towarzyszył im tam sam Bóg. Tak, bo Chrystus jest Bogiem. On im tam towarzyszył. I o ile przejście przez morze jest symbolem chrztu w wodzie, o tyle jak czytamy, że byli oni wszyscy pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli, to ten obłok, który ich prowadził, cóż to jest innego, jak nie symbol chrztu duchem, o czym również mówi bardzo wyraźnie Nowy Testament. Kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I symbole tego już występowały w Starym Testamencie, gdzie boska Szejkina prowadziła ich do wód Morza Czerwonego, przez które przeszli obronną ręką. I to, co w Starym Testamencie było jedynie przykładem, było jedynie symbolem pewnej rzeczywistości duchowej, w czasach Jezusa Chrystusa stało się rzeczywistością. Odtąd już realnie praktykowaną i praktykowaną do dzisiaj, bo Pan Jezus nie tylko sam się dał ochrzcić, za chwilę jeszcze o tym będziemy czytać, ale też polecił nam
byśmy dalej chrzcili w ostatnich słowach zapisanych w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale. Tam wersety 19 po 20. W nie też spójrzmy. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Już to, co powiedzieliśmy, wystarczy, żeby wykazać ważność chrztu, ale Jezus powiedział jeszcze więcej. Nie tylko, żeby chrzcić, powiedział jeszcze więcej. Powiedział, co zapisane jest w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w wersecie 5. Kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. A w Ewangelii Marka, w rozdziale 16, w wersecie 16. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. A w liście do Efezjan, w rozdziale 4, w wersecie 5, powiedział apostoł Paweł, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. To wszystko pokazuje nam na to, że nie tylko chrzest jest ważny, chrzest jest wręcz niezbędny do zbawienia. Oczywiście jak wszystko, bywają wyjątki. Nie słyszałem, żeby i nie czytałem, żeby Łotr na krzyżu, ten dobry, został ochrzczony. Ale będzie zbawiony? No, jak wierzymy Jezusowi, to będzie. Tak? Zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Ale przecież nie każdy z nas znajdzie się w sytuacji Łotra. W sytuacji bez wyjścia, bez czasu na jakąkolwiek zmianę praktyki swego życia poza czystą i jedyną, która mu pozostała deklaracją wiary w to, że w Jezusie jest zbawienie. Większość z nas ma jeszcze czas na czytanie Pisma Świętego. Większość z nas ma jeszcze czas na podjęcie decyzji. Ale myśląc, że będzie żyć wiecznie, z tą decyzją zwleka. Odkłada na później. Może gdy założę rodzinę, może gdy się troszkę ustawię, może na emeryturze. Wtedy będę miał więcej czasu na Biblię, na Kościół, na misję, na jakieś duchowe życie. A co jeśli nie doczekasz? Dla ludzi, którzy tak chcą przekładać, Pismo Święte mówi jednak bardzo wyraźnie, kto uwierzy, a ochrzci się, będzie zbawiony. Bo jeśli możesz podjąć decyzję, a nie podejmujesz, to będziesz oceniany przez Pana Boga za twoje zaniechanie. I oczywiście nie chodzi w tym wszystkim tylko o dopełnienie jakiegoś formalnego aktu, bo chrzest nie jest formalnym aktem. Chrzest jedynie pokazuje pewną zewnętrznie, pewną przemianę, która się w nas dokonała. Na czym więc polega ten jeden, jedyny, prawdziwy, biblijny chrzest? Wielu ludzi, kiedy czyta list do Efezjan 4:5, że jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, próbuje ludzi ochrzczonych w dzieciństwie bez ich wiedzy wstrzymywać i mówić im, ty się nawet nie powinieneś drugi raz chrzcić, bo ty już raz zostałeś ochrzczony, a Pismo Święte mówi jeden chrzest. Mnie tak powiedziano. Mnie tak moja mama powiedziała. A ja odpowiedziałem jej tak. Nie wszystko, co ma cztery nogi połączone płaszczyzną, jest stołem.
Wy wszyscy na tej sali siedzicie na czymś, co ma cztery nogi połączone płaszczyzną. Jak to się nazywa? Krzesło. Ale co do istoty, żeby nie oparcie, ktoś mógłby potraktować to jako stół. Mógłby? A nie jedliście nigdy śniadania z krzesła? Ja jadłem. Ale to, że ma cztery nogi i płaszczyznę, nie czyni z krzesła stołu. To, że ktoś nazwie pewne czynności dokonywane na niemowlęciu chrztem, jakieś pomazania, pokropienia chrztem, to jeszcze nie znaczy, że to jest chrzest. Ten jeden prawdziwy, biblijny, ten jeden, o którym Pismo Święte mówi, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Kiedyś uczestniczyłem w takich rozmowach bilateralnych pomiędzy Kościołem Adwentystów a Kościołem Katolickim. Po prostu kilku duchownych, upoważnionych, adwentystycznych, z kilkoma upoważnionymi duchownymi katolickimi spotykało się i rozmawiało na różne tematy. I w pewnym momencie jeden z księży katolickich powiedział, zaproponował temat następnego spotkania. Powiedział, może byśmy porozmawiali o kwestii chrztu. A bo my prowadzimy takie rozmowy dotyczące takiego wspólnego uznania chrztu. Czemu nie mielibyśmy wspólnie nawzajem uznać własnych chrztów? Wy uznacie nasz chrzest, a my uznamy ten wasz, ten przez zanurzenie dorosłych, na wyznanie wiary, na odpuszczenie grzechów. Tak. Chodzi o to, że jak ktoś będzie chciał być adwentystą, a był kiedyś katolikiem, żeby się nie musiał chrzcić ponownie. Po prostu przyniesie zaświadczenie, że był ochrzczony, wy uznacie. A my jak najchętniej uznamy wasz chrzest. Wydaje się, że propozycja uczciwa. Tak? My coś wam, wy coś nam. Ale powiedziałem tak. Z całym szacunkiem, proszę księdza. Możemy naprawdę, jest tyle tematów do rozmowy, ale jeżeli ta nasza rozmowa miałaby doprowadzić do tego, czego wy chcecie, to nawet tego nie próbujmy. Nawet nie ma o czym rozmawiać. Ruszmy każdy inny temat. Już nie chciałem powiedzieć wprost, że nie wszystko, co ktoś nazywa chrztem, nim faktycznie jest. Bo chrzest biblijny, prawdziwy jest tylko jeden. Na wyznanie wiary. Jako fizyczny obraz przeżywanej pokuty, nawrócenia, poprzedzony zdobyciem jakiejś wiedzy o Bogu, co do której wyrażamy wiarę w to. I przez całkowite zanurzenie w wodzie. Co ma również pewien aspekt niezwykle głęboki, symboliczny, bez którego trudno mówić, nawet określić, że mamy do czynienia z chrztem. A więc ten biblijny chrzest po pierwsze jest publicznym wyznaniem wewnętrznej wiary w Boga. Jest uroczystym przymierzem z Panem i aktem wejścia w społeczność Kościoła. To jest tak, również akt wejścia w społeczność Kościoła. Znałem ludzi, którzy zwracali się do mnie i mówili, że chcą być ochrzczeni, ale nie chcą należeć do Kościoła. Nie wiem dokładnie, o co im chodziło, mogę się tylko domyślać. Chrzest tak, przekonywały ich słowa, że kto uwierzy, a ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Chcieli chrztu, ale nie chcieli przynależności do Kościoła. Ale jest taki fragment, z którym muszą się zmierzyć. W liście do Koryntian, jeśli dobrze pamiętam, pierwszym liście, 12 rozdziale, gdzie opisując Kościół jako ciało, w którym każdy z nas jest jakąś cząstką tego ciała, to tam w tym samym rozdziale czytamy w 13 wersecie, bo też w jednym duchu wszyscy ochrzczeni zostaliśmy w jedno ciało.
Czy Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy jednym duchem zostaliśmy napojeni. Przez chrzest wchodzimy w przymierze nie tylko bezpośrednio z Chrystusem Panem, ale przez chrzest zostajemy również ochrzczeni w jedno ciało, ciało Chrystusowe, którym jest, jak głosi ten rozdział bardzo wyraźnie, Kościół. Dlatego jakbyś chciał się do mnie zgłosić kiedyś, drogi przyjacielu, powiedzieć, proszę mnie ochrzcić. Tak pięknie pastor mówił o chrzcie, że jest taki ważny, ale tak bez Kościoła. To się nie da. To się nie da. Tu musi być dwa w jednym. To jest wiązane. I nic tego nie rozwiąże. A dalej. Jest to chrzest oczywiście, jak powiedziałem, wiary udzielonym osobom dojrzałym duchowo w imię Trójcy i przez zanurzenie. Biblia również wymienia pewne warunki chrztu. Mówi o nich wyraźnie, czytaliśmy już ten tekst. Idźcie tedy, nauczajcie i chrzcijcie. Nie mówi odwrotnie, chrzcijcie i nauczajcie. Mówi nauczajcie i chrzcijcie. Chrzest musi być poprzedzony nauczaniem. Tam następny werset, 20, mówił, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Karolino, zostałaś o wszystkim pouczona? Może właściwie nie ciebie powinienem zapytać. Pastorze Konradzie, tak? Rada diecezji to przyklepała. Rada diecezji, bo Karolina jest z grupy, więc to Rada diecezji jest dla niej zborem tak zwanym diecezjalnym, konferencyjnym. Uznała, że została Karolina należycie o wszystkim pouczona i dopuściła ją do chrztu. Nauczajcie i chrzcicie. Niestety, kiedy chrzci się dzieci, to nie może być chrzest, ponieważ no, jak można nauczyć czegokolwiek niemowlęta? Ale dalej. A więc tylko człowiek dojrzały duchowo, o rozwiniętej świadomości jest w stanie poznawać, badać Słowo Boże, przyjmować to nauczanie, akceptować to nauczanie. Rozumowo, ale też sercem, przyjmować je wiarą. I właśnie wiara, drugi element, kiedy już cię pouczono o tym wszystkim, co uczynił dla ciebie Jezus Chrystus. I kiedy masz szansę wyrazić swą wiarę, to właśnie, to jest drugi warunek chrztu. Trzeba wyrazić to wiarę. Kto uwierzy, a ochrzci się, będzie zbawiony. Trzeci warunek chrztu to żal za grzechy. Nie wystarczy dać się nauczyć, nie wystarczy nawet uwierzyć, co Chrystus dla mnie zrobił. Ale trzeba jeszcze żałować tego, co się przeciwko niemu i innym ludziom do tej pory zrobiło. Nie można jedną ręką wierzyć w Chrystusa, a drugą ręką robić, co się robiło do tej pory i nawet nie żałować. I nawet nie żałować. Przy czym nie wystarczy też żałować w myślach. Czasem już tylko tyle nam zostaje, kiedy ludzie, których skrzywdziliśmy, umarli. Kiedy tylko Bogu możemy wyrazić nasz żal i prosić o wybaczenie. Ale jeżeli ludzie, których skrzywdziliśmy, żyją, to elementem żalu za grzechy, warunkiem chrztu jest i powinno być również przeproszenie tych, których możemy przeprosić. Naprawienie tych krzywd, które jesteśmy w stanie naprawić. Czytamy o tym choćby w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale 38 wersecie. Upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Upamiętajcie się, czyli wyznajcie grzech Bogu. Wyznajcie grzech bliźniemu, przeciwko któremu zgrzeszyliście. Spróbujcie go naprawić. To jest warunek chrztu. No i wyznanie wiary. Nie tylko to wewnętrzne, gdy mnie pouczono, że uwierzyłem,
że przemodliłem to z Bogiem, wyznałem Mu grzechy czy innym ludziom, ale teraz mam jeszcze publicznie o tym powiedzieć światu. I tutaj muszę Cię, Karolino, poprosić. Chodź tutaj do mnie. Co prawda Rada Diecezji się już zgodziła, ale chciałbym, żeby cały zbór i internauci wysłuchali tych właśnie słów. Słów ślubowania. Proszę zbór o powstanie. Ale przed tym tylko w dwóch, trzech zdaniach przypomnę. Pamiętacie, jak Pismo Święte opisuje chrzest Etiopczyka? Dzieje Apostolskie, bodaj 8 rozdział, 35 do 38. Tam, gdy już wreszcie został pouczony o Słowie Bożym, o znaczeniu Słowa Bożego, o nauce o Jezusie Chrystusie. I pewnie też o chrzcie, bo zobaczył z dala wodę, dużo wody zobaczył, tak jak tutaj, chociaż to pewnie była inna woda. Powiedział, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony? I wtedy padło stwierdzenie, jeśli wierzysz, możesz. Dlatego ja teraz, Karolino, zapytam Ciebie, czy wierzysz w te prawdy wiary, które wyznaje Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, a które są w takiej skondensowanej wersji opisane właśnie w prawie zborowym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w ślubowaniu. Daj mi jeszcze chwilę. Stań bliżej i po każdym, żeby wszyscy to słyszeli, i po każdym z tych stwierdzeń powiedz wierzę albo powiedz tak. Dobrze. Głośno i wyraźnie. Czy wierzysz w Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, jedność trzech wiecznie współistniejących osób? Tak, wierzę. Czy przyjmujesz śmierć Jezusa Chrystusa na Golgocie jako pojednawczą ofiarę za Twoje grzechy i wierzysz, że dzięki łasce Bożej przez wiarę w Jego przelaną krew jesteś zbawiona od grzechu i kary za Niego? Tak. Czy przyjmujesz Jezusa Chrystusa za swego Pana i osobistego Zbawiciela i wierzysz, że Bóg w Chrystusie przebaczył Twoje grzechy i dał Ci nowe serce? I czy wyrzekasz się podążania grzesznymi drogami tego świata? Tak. Gdy czytam ten tekst ślubowania, niech każdy z Was przypomni sobie swoje własne ślubowanie. Niech każdy z Was w sercu, jeśli tego pragniecie, dokładnie tak samo odpowiada jak Karolina. Czy akceptujesz przez wiarę sprawiedliwość Chrystusa, Twojego pośrednika w świątyni niebiańskiej? I czy przyjmujesz Jego obietnicę ofiarowania Ci Jego przekształcającej łaski i mocy niezbędnej do prowadzenia skoncentrowanego na Chrystusie i pełnego miłości życia zarówno w domu, jak i przed całym światem? Tak. Czy wierzysz, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, jedyną regułą wiary i postępowania dla chrześcijanina? Czy ślubujesz regularnie spędzać czas na modlitwie i studiowaniu Biblii? Tak. Czy uznajesz 10 przykazań za wyraz charakteru Bożego i objawienie Jego woli? Czy Twoim celem jest w mocy żyjącego w Tobie Chrystusa przestrzeganie tego prawa, a w nim przykazania czwartego, które wymaga święcenia siódmego dnia tygodnia jako Pańskiej soboty i pamiątki aktu stworzenia? Tak. Czy oczekujesz rychłego powrotu Jezusa i wypełnienia błogosławionej nadziei, gdy to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność? Czy przygotowując się na spotkanie Pana, będziesz świadczyć o Jego miłości i zbawieniu oraz wykorzystywać swoje talenty w pracy na rzecz pozyskiwania innych, by mogli być przygotowani na Jego chwalebne przybycie na ziemię? Tak. Czy wyznajesz biblijną naukę o darach Ducha Świętego i czy wierzysz, że dar proroctwa w Kościele Ostatków jest jednym z jego znaków wyróżniających? Tak. Czy uznajesz organizację Kościoła
I czy pragniesz wielbić Boga przez oddawanie dziesięcin, jak również wspierać Kościół darami, aby swoim osobistym wkładem przyczyniać się do jego rozwoju? Tak. Czy wierzysz, że twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego i czy będziesz oddawała chwałę Bogu, prowadząc zdrowy tryb życia, wstrzymując od wszystkiego, co szkodliwe, a mianowicie od pokarmów nieczystych, od używania, produkowania, sprzedaży napojów alkoholowych, używania, produkowania, sprzedaży tytoniu w różnych postaciach, czy od niewłaściwego używania narkotyków i innych środków odurzających, czy też handlowania nimi? Tak. Czy znasz i rozumiesz podstawowe zasady Pisma Świętego nauczane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego? Czy pragniesz dzięki łasce Bożej wypełniać wolę Bożą, żyjąc zgodnie z tymi zasadami? Tak. Czy uznajesz nowotestamentową naukę o chrzcie przez zanurzenie i czy pragniesz być tak ochrzczona, uważając chrzest za zewnętrzny wyraz swej wiary w Chrystusa i przebaczenia twoich grzechów przez tak. Boga? Czy wierzysz, to już ostatnie, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Kościołem ostatków według biblijnego proroctwa i że to do jego społeczności zapraszani są i przyjmowani ludzie ze wszystkich narodów, ras i języków? Czy pragniesz przyłączyć się do grona wiernych zboru będącego cząstką Kościoła na całym świecie? Tak. Co na to powiecie? Amen. Karolino, usiądź proszę jeszcze na chwilę. Was też proszę, usiądźcie. Przed nami za chwilę zanurzenie. Bo tak naprawdę słowo chrzest to oznacza zanurzać. Dlatego każde inne formy nie spełniają tego podstawowego fizycznego, rzekłbym, warunku. Ale nie tylko fizycznego, ale i duchowego. Bo to zanurzenie ma głębokie symboliczne przesłanie. W liście do Rzymian w rozdziale 6 i w wersecie 2-4 czytamy. Rozdział 6 i werset 2-4. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To zanurzenie to nie jest tylko kłótnia o formę, że jedni chcą pokropić, inni pomazać wodą, a adwentyści się uparli i baptyści i paru innych na zanurzanie. To jest akt, przez który wyrażamy głęboką wiarę w to, że jest to pogrzebanie naszego starego życia, że zanurzamy się w tej wodzie, jakby nasze ciało było składane do grobu. I tak jak z grobu ma kiedyś zmartwychwstać, tak i my, jakby z wyprzedzeniem, jeszcze tu na tej ziemi, mamy szansę doznać duchowego zmartwychwstania do nowego życia. Nowe życie to takie enigmatyczne sformułowanie. Tak jak stwierdzenie, żeby miłować bliźniego. Ale tak jak stwierdzenie miłować bliźniego ma swoją konkretyzację w postaci przykazań dekalogu, zwłaszcza tej tak zwanej drugiej tablicy. Tak, to stwierdzenie o nowym życiu też ma swoją konkretyzację. I przed samym chrztem chcę przypomnieć Karolinie,
sobie i wam wszystkim. Na czym tak w praktyce polega nowe życie? Oddajmy głos apostołowi Pawłowi, który w liście do Kolosan w rozdziale 3 coś na ten temat napisał. Nie będę czytał wersetów od 1 do 14 w całości, ale tylko pewne wybrane fragmenty. Na czym polega owo nowe życie? O którym zresztą nieco wcześniej mówi. Gdzie mówi, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, jeśli się wynurzycie z tej wody, to tego, co w górze, szukajcie. Tam, gdzie siedzi Chrystus. O tym, co w górze, myślcie. Nie o tym, co na ziemi. A umartwiajcie, co jest w waszych członkach ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Odrzućcie takie rzeczy jak gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa. Mamy okazję przetestować się samych w tej chwili. Czy nawet po chrzcie te rzeczy do nas nie wracają? Czy nas nie atakują? Dalej, nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka, a przeoblekli nowego. I jeszcze dalej słowa z 12 wersetu. Przyobleczcie się we współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. No i oczywiście znoście się nawzajem. Co oznacza, że no cóż, jeszcze nie ma takiego, który by, jeszcze się taki nie narodził, który by ze wszystkim dogodził, powiedzielibyśmy. Tak od dawna patrzę na nasz zbór, na każdy zbór na świecie i myślę, że nie bez kozery zostaliśmy kamieniami w tej Bożej budowli, a nie cegłami, bo jesteśmy każdy inny, jak każdy kamień. I jedynie dużo, naprawdę dużo zaprawy tej Bożej miłości między nami może sprawić, że tak różne kamienie mogą ze sobą współegzystować. Dlatego znośmy się jedni drugich. A jaki jest sposób na znoszenie? Przebaczając sobie nawzajem, odpuszczając sobie nawzajem. A na to wszystko kochajmy się po prostu. Kochajmy się. Tak wygląda nowe życie. Karolino, jesteś gotowa zacząć? Dokładnie tak? Od zanurzenia? To wy tu się módlcie, a my się pójdziemy przygotować. Moi drodzy, teraz pastor i Karolina będą się przebierać, a my, zanim oni przyjdą, zaśpiewamy jedną lub dwie pieśni. Powstańmy. I zaśpiewamy pieśń 71. Przybywaj, Duchu Boży.
Śpiewajmy jeszcze pieśń 219. Jeszcze nie padło to dzisiaj, gdy głosiłem kazanie. Ono się zresztą jeszcze nie skończyło, zobaczycie. Ale to jest chyba najlepszy moment, żebyście, jeśli nosicie się z takim zamiarem, by oddać Bogu swe serce, chcieli mu to w tej chwili powiedzieć, chcieli mu to pokazać. Może są jeszcze osoby, które nie dzisiaj oczywiście chciałyby wejść do wody, ale już dzisiaj mają to pragnienie. W najbliższym czasie, może chwilę później, ale już dzisiaj mają to pragnienie, a jeszcze nie są ochrzczeni. Jeśli tacy są, to niech nie krępują się w tej chwili nawet wystąpić tu do przodu, pokazać to zborowi. Jeśli tacy są, niech tu wyjdą. Chwilę jeszcze poczekamy, chociaż woda zimna, nie chciałbym długo czekać. Daję radę. Chwilę poczekamy. Jeśli są tacy, którzy chcieliby dzisiaj zadeklarować, tak, chcę być ochrzczony, nie wiem kiedy, ale chcę, niech tu wyjdzie.
Karolino, wyznałaś przed całym zborem swoją wiarę. Chcesz żyć zgodnie z zasadami nowego życia, które Jezus Chrystus pokazał nam w swoim słowie. W tej chwili chcesz pokazać całemu światu, że Pan Jezus jest twoim osobistym Zbawicielem. Dlatego na Jego polecenie i na wyznanie twej wiary chrzczę cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Panu. Pastor i Karolina przebiorą się teraz. Moi drodzy, ani Karolina, ani nikt z nas nie ochrzciłby się, nie poznałby Jezusa, nie poznałby Boga, gdybyśmy nie studiowali Pisma Świętego. I te czytanki, o których pastor wspominał w trakcie apelu, one nawołują nas, abyśmy studiowali właśnie Słowo Boże codziennie. Dlatego apeluję do was teraz, abyśmy siedząc, stojąc, klęcząc, jeśli macie taką wolę, podzielili się na grupki dwuosobowe, trzyosobowe, jeśli chcecie, pomódlcie się sami, abyśmy właśnie teraz pomodlili się z taką właśnie intencją, aby Bóg wspierał nas, aby Bóg dał nam te chęci i czas, abyśmy chcieli to Słowo Boże studiować codziennie. Możecie też się modlić o inne rzeczy, ale przede wszystkim miejcie na uwadze tę intencję. Zachęcam was teraz.
czekając na pastora, wstańmy i zaśpiewajmy pieśń 116, Dzień pełen łask i szczęścia. Moi drodzy, Karolinie towarzyszy też Ninka, jej córeczka i towarzyszy też pastor naszej grupy w Siedlcach, pastor Konrad Pasikowski. I w tej chwili chcielibyśmy, proszę usiądźcie, w tej chwili proszę przybliżcie się, bo ja jestem niestety uwiązany mikrofonem. O nie jestem aż tak bardzo. Chcielibyśmy w tej chwili, Karolino, wręczyć ci świadectwo chrztu. To świadectwo chrztu opatrzyliśmy pewnym cytatem biblijnym, tak specjalnie dla ciebie, pozwól, że go odnajdę. W księdze Izajasza, w 54 rozdziale i 10 wersecie, czytamy. Choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Karolino, to jest twoje świadectwo, a to jest Biblia, którą
chce ci przekazać zbór. Pastorze, powiedz kilka słów. Tak jest. Po pierwsze chciałbym podziękować Panu Bogu, jak i zborowi warszawskiemu za ugoszczenie nas, ale teraz przede wszystkim chciałbym Ciebie przywitać w naszej grupie i podarować tę Biblię, aby właśnie każdego dnia, tak jak ślubowałaś, mogła oświecać Twoją drogę i abyś mogła z niej korzystać i jeszcze innym głosić to Słowo Boże. Cieszymy się bardzo, że ta uroczystość miała miejsce i również w sumie cieszymy się, że ta uroczystość, która będzie miała miejsce, również się cieszymy, jeśli chodzi o błogosławieństwo Niny. Wszystkiego najlepszego, niech się Pan prowadzi. Ja jako reprezentant grupy, ale jest też z nami kilka osób z Siedlec, więc wszyscy razem się cieszymy i ci, którzy nawet nie mogli przyjechać, również składamy Ci serdeczne życzenia błogosławieństw Bożych. Karolino, jeszcze sekundkę. Teraz będzie coś, czego jeszcze nie widzieliście. Jak wiecie, wykładam prawo nasze kościelne, a tam w prawie zborowym jest coś, czego pastorzy się jakoś tak chyba rzadko to widzą, a mianowicie, że świadectwo powinno być podpisane. Karolino, podpisz świadectwo. Tu jest wyznanie wiary w tym świadectwie, więc nie dość, że nam powiedziałaś, to jeszcze tu się podpisz. To jest jak z dowodem osobistym, niepodpisany, nieważny. I teraz dopiero mogę Ci to wręczyć. Jeszcze raz gratuluję. Usiądź proszę, bo jeszcze chwilę, jeszcze parę słów w kontekście błogosławienia dziecka. Proszę mnie zmienić. Mamy w naszym kościele też taki, no właśnie, jak to nazwać, obrządek błogosławienia dzieci. Jest to jak najbardziej obrządek biblijny. Znajdujemy coś w tym rodzaju, choćby w historii starotestamentowej Anny, matki Samuela, który został prorokiem Pana, a która przyprowadziła swoje dziecko do świątyni i już je tam zostawiła. I to wszystko było w akcie wdzięczności Bogu za to, że po latach niebycia matką w końcu pobłogosławił ją potomstwem. Jeśli ktoś by chciał szukać, to jest to w pierwszej księdze Samuelowej, w pierwszym rozdziale. Mamy też opis Józefa i Marii, rodziców Pana Jezusa, którzy podobnie przynieśli go jako niemowlę do świątyni, by, jak czytamy w Ewangelii Łukasza w rozdziale 2, 22 wersecie, by stawić go przed Panem. Mamy też sytuację, gdzie sam Pan Jezus brał często dzieci w ramiona, które tam zawsze z grupą dorosłych koło niego się kręciły. Czasem jak to dzieci, trochę przeszkadzały. Dorośli je próbowali strofować. On brał je na ręce. Błogosławił, kładł na nie ręce, jak czytamy w Ewangelii Marka w 10 rozdziale 13-16. Przynoszono do niego dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się. To z kolei z Ewangelii Mateusza z 19 rozdziału. Mamy więc wiele przykładów w Piśmie Świętym, pewnych aktów, z których nasz obrządek błogosławienia dzieci czerpie, jest więc absolutnie biblijnym obrządkiem. Ale dlaczego to robimy? Dlaczego chcemy modlić się za nasze dzieci? Kłaść na nie ręce w kościele? Dlatego, że jak mówi Księga Psalmów 127, werset 3, dzieci są darem Pana. Podarunkiem jest owoc łona. Już mówiłem tutaj dzisiaj, że czy nowonarodzenie, czy w ogóle narodzenie dziecka zwykłe, to jest po prostu cud. Także ja dzisiaj przeżywam dwa takie cuda. Jeden to ten z Karoliną. I w ogóle cieszę się bardzo i Ci publicznie dziękuję, Karolino, że poprosiłaś mnie, choć Cię nie przygotowywałem do tego chrztu, żebym to ja tego dokonał. To dla mnie wielki przywilej. No i ten drugi, ta moja wnuczka dzisiaj narodzona.
Oba te wydarzenia będę długo przeżywał. Zwykliśmy traktować, drodzy, narodzenie dziecka jako coś normalnego, a to nie jest nic normalnego. Zwłaszcza, kiedy jak niektórzy czekają na dziecko, starają się, a nie mogą. Ile są gotowi dać, żeby do tego doszło. Niektórzy nigdy się nie są w stanie tego doczekać, choć bardzo pragną. Niech im Bóg w jakikolwiek inny sposób to wynagrodzi. Doceniają właśnie wtedy taki dar, właśnie zwłaszcza tacy ludzie. Dziękujmy więc Bogu codziennie za ten cud. Módlmy się też. No nie wystarczy się pomodlić o błogosławieństwo dla dziecka, bo to było za proste. Ale módlmy się, Karolino, ty też, żeby ci ten cud nie spowszedniał. Co objawia się często choćby szorstkim czy niecierpliwym odnoszeniem się do dzieci. Pamiętajmy, że dzieci nie są naszą własnością. Są własnością Boga, który dał nam je tylko po to, byśmy je wychowali. Dla Niego. Postępujmy więc z nimi troskliwie, mądrze, aby niebiański Ojciec był zadowolony z tego, co robimy z Jego dziećmi. Przeczytam teraz fragment, który też mówi nam o tym z Piątej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 6, wersety 4 po 7. Słuchaj, Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej. I niech słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów. Córki też. Będziesz je wpajał w swoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w twoim domu i idąc drogą, kładąc się i wstając. Karolino, zadanie dla ciebie na dzisiaj. W drodze do Siedlec już zacznij wpajanie nince. Ja wiem, że już wpajasz, ale wykorzystaj ten czas w drodze do Siedlec, a wy w drodze do domu, żeby z dziećmi, jeśli tu z nimi jesteście, jeszcze raz pewne rzeczy z nabożeństwa przypomnieć, przytoczyć. Może zapytać się, jak je rozumieją. Może was odpowiedzi zaskoczą. Wykorzystujmy każdą chwilę. Wpajaj je w domu, idąc drogą, kładąc się czy wstając. Po prostu Bóg mówi, wykorzystuj czas. Nam się wydaje, że dzieci będą zawsze z nami. Rachciach i wyjdą z domu. I tyle ich widzieliśmy. A tak naprawdę czas naszego realnego wpływu na nasze dzieci jest jeszcze krótszy. Bo prawdopodobnie tylko połowa tego czasu, kiedy są z nami w domu, to jest czas, kiedy możemy realnie ukształtować ich myślenie, ich wiarę. Bo jak tego nie zrobimy do pewnego momentu, to potem już jest tylko bunt. Dlatego Bóg mówi, wykorzystaj czas. I ktokolwiek z was, który tu siedzi i ma dzieci, czy ma mieć, i to jeszcze takie, na które może wpłynąć, niech nie patrzy tylko na to, że o, kolejna uroczystość, prawda, w sumie to już za długo trwa. Mogłoby się skończyć. Niech to będzie okazja do przypomnienia sobie naszych nawet nie zobowiązań względem Boga, ale szans, które Bóg nam jeszcze daje, czy je wykorzystujemy. Paweł apeluje do ojców, co nie znaczy, że do matek nie. Mówi w liście do Efezjan 4:6-4, napominajcie i wychowujcie dzieci w karności dla Pana. A mędrzec Salomon mówi, wychowuj chłopca stosownie do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet na starość. To jest zadanie dla rodziców, do przypomnienia zawsze
kiedy ma miejsce w zborze błogosławienie dziecka. To nie jest kolejny obrządek dla obrządku, który ma sprawić coś samo z siebie. To nie jest sakrament w rozumieniu katolickim. Odprawisz i masz. To jest symbol i nauka tego, czego Bóg od nas jako rodziców oczekuje. Żadne zadanie, drodzy rodzice, nie pociąga za sobą bardziej dalekosiężnych następstw, aniżeli dzieło rodziców. Bo dzieci mają wielkie znaczenie w planie zbawienia. Wielkie znaczenie w planie zbawienia. Po pierwsze, dane są nam w celu wychowania, owszem, ale też Bóg przez dzieci wychowuje nas, nie sądzicie? Czy zrozumielibyśmy, na czym polega to, że Bóg mówi o sobie, że jest ojcem? Na czym polega miłość rodzicielska, jeżeli nie dane by nam było jej doświadczyć? Oczywiście kolejny raz powiem, są i tacy, którzy tego nie doświadczają i którzy się muszą tej miłości uczyć w inny sposób, ale danie nam dzieci jest tą najlepszą metodą, by uczyć się miłości rodzicielskiej i zrozumieć miłość Boga do nas. Po drugie, Bóg przez dzieci uczy nas odpowiedzialności za powierzoną nam Bożą własność. Nie wolno ci robić z dzieckiem, co ci się żywnie podoba. Ono nie jest twoje. Po trzecie, uczy nas rozwagi, uczy nas troski i martwienia się bardziej o drugiego człowieka niż o samego siebie. Do momentu, aż rodzą nam się dzieci, czasem ludzie mają się za pępki wszechświata. Najważniejsi, że wokół nas się musi wszystko kręcić. Nawet jak czytamy o służbie bliźniemu, o wypieraniu się samego siebie, to nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, dopóki nie pojawi się w naszej orbicie własne dziecko. Dopiero wtedy czujemy, co to znaczy gotowość położenia za kogoś własnego życia. Oddania go z radością w jednej chwili, jeśli byłaby taka konieczność. A dziecku miałoby to życie uratować. Dopiero wtedy można zrozumieć i ofiarę Chrystusa, i stopień poświęcenia Ojca Niebieskiego, gdy swego Syna dał dla naszego zbawienia. W końcu dzieci uczą nas, że życie innych ludzi może być ważniejsze niż nasze własne. Uczą nas wrażliwości uczuciowej, bowiem dzieci jak nic innego na świecie są w stanie poruszyć w naszej duszy struny, których nikt i nic nie poruszy. Nawet takie, na których jeszcze nikt nie grał. Myślę, że muzycy docenią to porównanie. Dzieci są też symbolem chrześcijańskiego charakteru. Ewangelia Mateusza 18:3 mówi: jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Uczą nas dziecięcego zaufania i na czym ono ma polegać względem Boga. Uczą nas wiarygodności. Nie bez kozery w bardzo wielu reklamach pokazuje się dzieci, bo jak się dziecko pokazuje w orbicie nawet reklamy, to jesteśmy łatwiej w stanie uwierzyć w to, co ta reklama chce nam sprzedać. Dlatego Bóg mówi, bądźcie jako dzieci, a ludzie wam uwierzą. Bo rzadko kiedy zdarza się coś bardziej wiarygodnego niż dziecko. I uczą nas delikatności, która powinna cechować nasz kontakt z innym człowiekiem, ale to dziecko nas uczy, z każdym człowiekiem, ale to dziecko nas uczy, na czym ta delikatność polega. Jak tylko przeniesiemy delikatność, jaką mamy względem dzieci, na innych ludzi, zobaczcie, jak bardzo poprawi się świat. No i uczą nas też nowonarodzenia, że nowonarodzenie to nie jest coś, co się raz wydarza. Dziecko jak się rodzi,
to od tego czasu wzrasta. Potrzebuje się karmić, potrzebuje opieki. Nasze chrześcijańskie życie, Karolino, twoje od tego momentu, to już nie jest koniec doświadczeń. To jest początek doświadczeń. To jest początek wzrastania. Jak twoje dziecko będzie wzrastać, to życzę ci, żeby tak jak będzie wzrastać na chwałę Panu, zdrowo, na piękną w przyszłości kobietę, tak i ty wzrastaj z nią w duchu. Dlatego przed samym aktem błogosławienia, do którego zresztą za chwilę, może już nawet teraz, poproszę starszych zboru, aby razem ze mną uklękli za chwileczkę i modlili się i kładli ręce na dziecko, to przed samym tym aktem chciałbym, Karolino, żebyś złożyła drugi raz ślubowanie dzisiaj. Nie wiem, czy inni przeprowadzali ślubowania przy okazji błogosławienia dzieci, ale ponownie poproszę zbór o powstanie. Chodź, Karolinko, z dzieckiem tutaj i starsi zboru niech tutaj już staną. Karolino, zadam ci dosłownie tylko 4 pytania i odpowiedz na nie głośno i wyraźnie. Czy uznajesz, że to dziecko, Ninka, jest darem Bożym i chcesz wyrazić serdeczne podziękowanie Bogu za to błogosławieństwo? Tak. Pięknie. My nie wątpimy, ale chcemy to usłyszeć. Czy chcesz poświęcić dzisiaj twoje dziecko Panu? Tak. Czy ślubujesz jako rodzic wykorzystywać dom, szkołę, kościół, wszystkie dostępne ci środki, by pomóc twemu dziecku nauczyć się miłości Pana Jezusa? Tak. Czy wy tutaj obecni wszyscy przyrzekacie, również i ci ze zboru w Siedlcach, zwłaszcza, czy przyrzekacie wspierać Karolinę przez modlitwy, różne programy zborowe, a nawet społeczność, przyjaźń, tworzenie w Kościele atmosfery, żeby Karolina mogła swoje przyrzeczenia względem dziecka dotrzymać? Chwała Bogu. Teraz my uklękniemy razem z Karoliną, razem z dzieckiem. Bardziej tutaj uklęknijmy, bardziej na środek, żeby nas wszyscy widzieli. Chodź, Karolinko, wstań może jeszcze, wstań. Wstań. Bardziej tutaj. Tu proszę, uklęknij. Ninko, chcemy się za ciebie pomodlić. Dobrze? Pomodlimy się za ciebie. Dotkniemy główki, tak jak Pan Jezus dotykał główek swoich dzieci, które przychodziły, żeby mógł im błogosławić. Nasz umiłowany Panie i Boże, przychodzimy do ciebie, pragnąc skorzystać z twoich obietnic. Przychodzimy do ciebie, Panie, w skrusze naszych serc. Ciągle dziękując ci, każde z nas, jeśli tego doświadczyliśmy, za dar, jaki dajesz nam w postaci dzieci. Dzieci naszych, dzieci zborowych. Wszystkich dzieci tego świata, Panie, za wszystko, czego nas uczysz przez dar rodzicielstwa, przez dzieci, a nawet za to, że czynisz niektórych z nas, Panie, duchowymi rodzicami innych naszych współwyznawców. Chcemy cię, Panie, w tej chwili prosić o Ninkę, abyś ją błogosławił, abyś strzegł ją w jej życiu, abyś ją chronił przez swoich aniołów świętych na wszystkich jej drogach, abyś nie dopuścił, by stało jej się cokolwiek złego. A jeśli nawet miałoby się stać, będziesz z nią w każdej chwili, wzmocnisz, pocieszysz i postawisz mocno na nogach. Daj też wiele mądrości jej mamie, Karolinie, aby była w stanie, Boże, wychować to malutkie dziecko na przyszłego członka twojego kościoła, na dojrzałego chrześcijanina, na dojrzałą chrześcijankę.
Pobłogosław, Boże, tej rodzinie. Pobłogosław zborowi, który pragnie Karolinie w tym pomóc. Niech Twoje imię, Boże, będzie błogosławione i wychwalone każdym czynem i zachowaniem tego niewinnego dziecka, a potem i przyszłej dorosłej osoby. Tobie, Boże, niech będzie chwała. Tobie niech będzie podziękowanie za wszystkie dzieci, które nam dajesz. I ja dziękuję Ci, Boże, w tej chwili również za moją córkę, za moją wnuczkę dzisiaj narodzoną. Przez imię Pana Jezusa Chrystusa kierujemy te prośby. Amen. Moi drodzy, wszyscy się pewnie cieszymy. Wyraźmy teraz tą radość, chwaląc Pana słowami pieśni 263. Chrystus stoi u serca drzwi. Powstańmy. Zanim odśpiewamy jeszcze jedną zwrotkę końcowej pieśni, na chwilę skłońmy głowy do modlitwy. Nasz kochany Panie i Boże, jesteśmy tak pełni wdzięczności Tobie za dzieło zbawienia, które w Jezusie Chrystusie nam zaoferowałeś. Za to, że wielu z nas do tej pory mogło już z tego skorzystać i też poszło do wód chrztu. Dziękujemy Ci raz jeszcze za Karolinę, dziękujemy Ci raz jeszcze za Ninkę i za wszystkich, którzy są bliscy naszemu sercu. A teraz, Panie, pobłogosław nam. Przed nami jeszcze dosłownie kilka godzin Twojego świętego dnia. Daj, abyśmy rozważali w domach wszystko to, czego się dowiedzieliśmy, co sobie przypomnieliśmy. Niech Twój Duch Święty, Panie, zapieczętuje każdą dobrą myśl dzisiejszego dnia na naszych sercach. Błogosław nam na cały ten tydzień. Prosimy Cię, Boże, o to i wierzymy, że spełnisz, bo prosimy w imieniu Twego Syna ukochanego, Jezusa Chrystusa. Amen. Sobotnie nabożeństwo zakończymy śpiewając hymn numer 130, a następnie modląc się w duchu.